Inna Polska to podcast, w którym osoby ze społeczności LGBT opowiadają o swoich doświadczeniach osobistych, umieszczając je w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Podcast tworzą Dominika Błażyca i Agnieszka Tamara Filipiak we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczności LGBT. UAM i pod matronatem kampanii przeciw homofobii. Oto inny odcień Polski, który jest mało widoczny w popularnych mediach. Dziękujemy również naszemu sponsorowi wegańskiej restauracji Powolność z Poznania. Przy mikrofonie Agnieszka Tamara Filipiak. Gościem tego odcinka podcastu Inna Polska jest Tomasz Puchalski. Duchowny reformowanego Kościoła katolickiego w Polsce, teolog, biskup Kościoła, podcaster. Cześć. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Piękne powitanie. Może pomyślicie, co robi biskup kościoła w podcaście o tematyce LGBT? Kluczem do odpowiedzi jest tradycja tego kościoła, ale zanim o niej porozmawiamy, jeżeli pozwolisz, to chciałabym trochę więcej dowiedzieć się o Tobie. Powiedz nam troszeczkę więcej o, o swojej wierze, o swoim powołaniu, jak to się wszystko zaczęło i co ma z tym wspólnego Twój wyjazd do Wielkiej Brytanii. To bardzo może być długa historia. Moja przygoda religijna i życiowa zaczyna się w Gnieźnie. Tam, tam się wychowałem, tam chodziłem do szkół, tam poznałem też kościół, tam wychowywały mnie m.in. siostry zakonne. To w ogóle tak zdradzę, to już w sumie nie zdradzę, bo to już często o tym mówię, ale chyba chcę o tym mówić, bo mnie do powołania przygotowywały siostry zakonne. Ja zanim jeszcze chciałem być księdzem, bo nie znałem księży, ale znałem siostry zakonne i one mnie tak fascynowały i imponowały mi swoim życiem. Że ja chciałem być siostrą zakonną, bo ja chodziłem do przedszkola sióstr yy, miłosierdzia w Gnieźnie, ale przez to, że czasem rodzice mogli mnie odebrać trochę później, bo byli dość zapracowanymi ludźmi, to ja zostawałem dłużej z siostrami i one mnie zabierały na strych, czyli do swojego domu, bo yy, siostrom tam po wojnie odebrano. Chyba szpital, który one prowadziły. Pozwolono im tylko na to, żeby mieszkały na strychu. I one na tym strychu urządziły sobie swój dom. No więc jak trzeba było, no to Tomek z tymi siostrami szedł tam na strych, czyli do domu sióstr, gdzie była kaplica, gdzie był taki, taki, taki duży stół z telewizorem, czasem była jakaś kolacja z siostrami. No i to życie sióstr mnie tam niesamowicie zafascynowało zwłaszcza tych, z którymi byłem blisko, no bo siłą rzeczy je najbardziej znałem, ale też takiej jednej siostry, która się nazywała Sieradzka, Felicja Sieradzka. Przez niektórych nazywana w ogóle gnieźnieńską matką Teresą, ale myślę, że charyzmat matki Teresy się wyczerpał na matce Teresie, a siostra Felicja Sieradzka to, to była gnieźnieńska bohaterka. Ona założyła pierwszą stołówkę jadłodajnie dla osób w kryzysie bezdomności w Gnieźnie, jedną z pierwszych w ogóle w Polsce. Sama zresztą, gdy kończyła swoje zakonne obowiązki, czy te wynikające z opieki nad przedszkolem, chodziła po targu w gnieźnie albo wystawała przed kościołami i zbierała pieniądze na żywność dla tych osób w kryzysie bezdomności. To była niesamowita osoba, bardzo taka cicha i skromna z jednej strony, a z drugiej jakby wiedziałem, że to jest siostra Felicja i cokolwiek, to zawsze można iść do siostry Felicji. Pamiętam, kiedyś miałem wielki e, dziecięcy kryzys, bo ja kochałem ustawiać sobie szopki no i, nie, i miałem za, za mało baranków. Brzmi jak kolekcja Lego. No to była taka moja wersja kolekcji Lego, tak, to były szopki, ale e, zaczynało się od takich małych szopek, a urosło do takich, wiesz, figur prawie 40 cm. no i w tej szopce 40 centymetrów była tylko jedna owca. No wyobrażasz sobie dla takiego dziecka? taka jedna owca w wielkiej szapce. Smuteczek. Smuteczek. No więc poszedłem do siostry Felicji i mówię, jaki mam problem. A siostra Felicja mówi, to chyba znam rozwiązanie. Wzięła mnie do siebie, chyba nawet wtedy wpuściła do swojego pokoju, ale tego nie pamiętam. I dała mi takie, e, takiego baranka wielkanocnego, który był, no, trochę za mały, ale pasujący do tej mojej szapki. No i mam taką dumę, że w domu w zasadzie posiadam pamiątkę, swego rodzaju relikwie po siostrze Felicji Sierackiej. Bo to naprawdę była wspaniała osoba, no więc ona mnie wychowała i to mnie zafascynowało, to jej życie i tak już później zostało, że ten kościół w moim, w moim życiu był bardzo obecny. Ja miałem takie niesamowite szczęście, którego chyba du dużo osób nie ma. Znaczy ja trafiałem naprawdę bardzo dobrych i duchownych i wspólnoty. Bo zarówno te wspólnoty, w których ja byłem, moja nawet wspólnota parafialna, bo to różne rzeczy się o parafiach mówi, ale ja byłem w sumie w trzech parafiach w Gnieźnie w związku z tym, że się przeprowadzaliśmy z rodzicami. Ale na, we wszystkich było, była podobna otwartość, sympatia. Nie doświadczyłem zamkniętych drzwi plebanii, jakichś takich opryskliwych, niesympatycznych księży. Raz tylko jednego, który nie był w ogóle z, z naszej parafii, tylko przyszedł tam jakiś taki naukowiec. Nie? Taki nim był księdza naukowca, który właśnie rzeczywiście był dość niesympatyczny i taki oschły. To był pierwszy duchowny który był trochę intruzem w takim moim rozumieniu, bo to nie był nasz ksiądz, tylko z zewnątrz, który był niesympatyczny. Nie? A poza tym miałem naprawdę takich dobrych duchownych. W tym kluczu też nie, to nie byli tacy wiesz, fajni księża z gitarą, tylko to byli tacy księża, którzy inspirowali duchowo i intelektualnie. Którzy da, dawali nam bardzo duże poczucie samodzielności i raczej narzędzia do tego, jak budować swoją wiarę, niż gotowe odpowiedzi. I to, to jest coś, co naprawdę... jestem. Tam, w tym kluczu, tym moim wspólnotom bardzo wdzięczny. Nigdy nie doświadczyłem od nich jakiejś takiej formy negacji. Nawet wiesz, jak były jakieś takie nastoletnie kryzysy związane też z seksualnością. To nigdy nie doświadczyłem z ich strony, czy w spowiedzi, czy w rozmowach, jakiejś takiej negacji, wiesz, przywoływania do porządku, a wręcz przeciwnie, raczej takie zachęcenie do tego, żeby siebie poznawać, żeby cieszyć się tym, jakimi jesteśmy ludźmi. I jeden z duchownych wtedy mi wprost powiedział, że Tomasz sumienie jest najważniejsze, a niekoniecznie to, co mówią kardynałowie. Myślę, że taka rzadka refleksja i... No, ale właśnie ja trafiałem na takich ludzi, więc oni mnie wychowują... Ja, ja to mogę powiedzieć naprawdę chyba tak e, zupełnie szczerze. No chyba, że ja już nic nie pamiętam i stworzyłem sobie swoją własną historię. Wyparłeś. I wyparłem rzeczy złe, ale wydaje mi się, że nie, bo takich sytuacji było naprawdę dużo. I do dzisiaj mogę powiedzieć, że sobie bardzo tych ludzi cenię. To było takie wychowywanie do wolności, nie? uczenie wolności i korzystanie z tej wolności. Jak podjąłem decyzję o tym, że odchodzę z kościoła rzymskokatolickiego. Oczywiście to się związało z jakimś niezrozumieniem części tych osób. Wiem, że się modlili o moje nawrócenie na pielgrzymce, bo to mi później opowiadali moi przyjaciele, którzy tam byli. Chociaż to, była, to było trochę inne środowisko niż to moje takie bezpośrednie. Nie? Oni się, wiesz co, to było w sumie ostatecznie piękne. Oni rzeczywiście mieli w sobie taką szczerą. Szczerą obawę, nie? Czy to, co robię, to jest bezpieczne dla mnie i dobre? I to, to o tym to chodziło chyba bardziej, niż o to, że robię źle. Ja też nie chciałbym zabrzmieć, że jestem obrońcą Kościoła Rzymskokatolickiego, jaki on jest dobry, bo ja wtedy miałem wrażenie, że ja żyję w bańce. Że tu jest moja wspólnota, to są moi księża, to są moi ludzie, ale wiedziałem, że za tą bańką to jest już bardzo źle. My tutaj mamy czasem takie tematy pojawiają się niekiedy. Na przykład nasza gościnni Ala urwał w jednym z odcinków opowiadała o tym, jak właśnie takie wychowanie na początku w silnej wierze katolickiej bardzo mocno ją tak utwierdziło w tym, że to, co czuje wtedy, jeżeli chodzi o jej orientację, ale też tożsamość płciową, bo jest trans kobietą, że to jest grzech, tak? Więc takie silne poczucie napiętnowania od samego dzieciństwa wieku nastoletniego i że to jest coś, z czym ona do dzisiaj jakoś tam sobie musi poradzić, czy, czy takie brzemię, które już pewnie w dużym stopniu zrzuciła, ale że to jest też doświadczenie, które powraca jako taki niestety negatywny wzorzec Nie. dla wielu osób LGBT. Wróćmy jednak do Wielkiej Brytanii, bo to chyba tak. był ważny zwrot. Ja po liceum dostałem się tutaj na wydział teologiczny UAM. Dostałem się bo bardzo chciałem studiować teologię. W zasadzie nie chciałem studiować czegoś innego. To wiedziałem, że było moje. Trochę tutaj ponieważ znajdujemy się na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa. Poza tym, że kościół kościołem to jeszcze była moja pasja niesamowita, którą było radio. Więc tak bardzo się dobrze czuję tutaj w w tym, w tym studiu mieliśmy trochę okazji nawet porozmawiać przed nagraniem o, o tym, jakie ono jest i wymienić się różnymi spostrzeżeniami. I jakby ja miałem takie przekonanie, że ja chcę studiować teologię, bo ja pracę to w sumie mam. <grych> bo wiedziałem, że to będzie raczej radio, jakie, jakaś forma dziennikarstwa radiowego. Rzeczywiście tak było, że ja w zasadzie już w liceum wiedziałem, że po liceum idę i będę miał jakąś pracę w, w mediach. I rzeczywiście tak było, bo praktycznie od razu miałem... Miałem zajęcie w rozgłośni radiowej tutaj w Poznaniu, i ta teologia było, wynikała tak naprawdę z pasji. Ja wiedziałem, że chcę to robić. Trochę też tutaj pewna dziennikarka, która mocno wpłynęła na moje życie, zawsze mi mówiła, że dziennikarz dobrze, jeśli ma jakieś inne wykształcenie niż dziennikarskie, bo wtedy trochę będzie osobą ekspercką w czymś. Więc wiedziałem, że ja chcę tą teologię, to może mi się przydać. Ale wydarzyło się tak, że wyjechałem do Anglii. Stwierdziłem, że jeśli nie teraz to już nie wyjadę też z taką pasją mm, nauczenia się języka tam. Ja miałem tu w Polsce tru dużą trudność w nauczeniu się języka angielskiego. Ale też ze względu na przyjaciół, którzy tam wyjeżdżali, bo to był rok 2000, chyba szósty, jeśli dobrze pamiętam. Czyli taki moment, kiedy faktycznie jaka duża fala tak. Polaków pojechała do Irlandii, do Wielkiej Brytanii. To, tak, to jest ten czas i to było też chyba związane z tym, że w Polsce po raz pierwszy wtedy do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja wtedy przestałem oglądać telewizję. To, to był też taki kolejny motywator do tego, żeby wyjechać z Polski. I tam w, w Anglii trafiłem na bezpłatną szkołę języka angielskiego, czyli mówię w ogóle... Jaka ściema musi to być. Ale stwierdziłem, pójdę zobaczyć. Okazało się, że rzeczywiście to była bardzo dobra, bezpłatna szkoła. Bezpłatna dlatego, że ona przygotowywała misjonarzy baptystycznych, którzy jechali do Azji, by pomagać tam w kościołach, ale też, żeby mieć jakąś pracę, no to uczyli języka angielskiego. No i my byliśmy taką grupą, że tak powiem, treningową dla nich. Tam w tej grupie byli Polacy, pamiętam Litwini i wiele, wiele innych narodowości. I to było super doświadczenie, naprawdę super doświadczenie. No i tam po raz pierwszy zobaczyłem, wiesz, już baptyści, nie? To jakaś, jakaś taka inna wersja chrześcijaństwa. Ja wiedziałem, że to są protestanci, więc tak ja z katolickiego środowiska, tak. No, jakieś takie sceptyczne podejście, ale już się coś zadziało. Później mieszkałem bardzo blisko takiego kościoła anglikańskiego, no ale będąc tutaj cały czas poprawnym rzymskim katolikiem, a przynajmniej próbując nim być, to poszedłem do polskiej parafii w tej miejscowości, w której mieszkałem, która mnie bardzo zniechęciła i już stwierdziłem, że drugi raz tam nie pójdę. I wybrałem się do innej parafii rzymskokatolickiej w Bormów, bo tam akurat mieszkałem, która była bardzo sympatyczna, ale już po różnych takich moich, wiesz, doświadczeniach, ale też ja chyba zawsze byłem odkrywcą i takim, że ja, nie, ja chciałem zobaczyć coś nowego, więc w którąś z niedziel stwierdziłem, że po co chodzę tak daleko, jak po drugiej stronie ulicy mam kościół, wprawdzie anglikański, ale pójdę w niedzielę, zobaczę co tam się wydarzy, w razie czego o 17 w centrum jeszcze u rzymskich katolików była msza. No i poszedłem tam do tych Anglikanów. To była taka wspólnota tak zwanego kościoła niskiego. Nie wiem, pewnie część osób słuchających może nie wiedzieć. Kościół Anglii, nie chcę powiedzieć, że dzieli się, ale ma wewnątrz siebie takie trzy ruchy. Ja miałem okazję poznać w Anglii jedną i drugą grupę, czy, znaczy dwie z tych grup, czyli kościół niski w tej parafii blisko i kościół wysoki. Ale jak poszedłem tam wtedy w tę niedzielę do Anglikanów, no to ja miałem takie poczucie, że coś się w moim sercu zmieniło, że jak ja się z nimi modliłem, tam wtedy były chrzty. Kościół był pełen, pełni sięki. To, to, zawsze mi w Polsce mówili, że e, na tym zachodzie to już puste kościoły je raczej sprzedają. Też były takie kościoły nie? pozamykane tam, gdzie mieszkałem, ale ten, do którego ja poszedłem, to był kościół absolutnie żyjący. Tam było pełno młodych ludzi. Jeszcze w dzień, kiedy ja byłem, było chyba 10 osób chrzczonych. Społeczność tam była absolutnie międzynarodowa i to było widać. Charyzmatyczny i taki naprawdę uśmiechnięty, sympatyczny, otwarty ksiądz, który przewodniczył tem, tego, temu nabożeństwu. Wiesz, to są takie momenty, że jedna liturgia sprawia, że ja w, w moje serce i do mojej głowy zapadły, jakby zapamiętałem melodię wszystkich pieśni, które my tam śpiewaliśmy, nie? Ja pamiętam nastrój tej homilii, którą ksiądz wygłaszał. Pamiętam spojrzenie tego starszego pana, który siedział obok mnie, a przekazywaliśmy sobie znak pokoju i dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie po tych dobrych doświadczeniach w tej parafii rzymsko-katolickiej angielskiej i tej tym gorszym doświadczeniu w polskiej parafii no to ja takie miałem poczucie że kurczę ja chyba znalazłem swój dom że ja tutaj jestem u siebie, że no ale jestem z Polski, nie? no to mam cały czas to przygotowanie i wychowanie, że to małżeństwo było głównym powodem, dla którego Kościół Anglii w ogóle powstał, więc co to za kościół? Nie? Ksiądz chciał rozwodu, król chciał rozwodu, to założył sobie kościół. I tak się podważa w ogóle często tą tradycję anglikańską. No i ja stwierdziłem, że ja chcę porozmawiać z pastorem, z księdzem. Nie, szczególnie, specjalnie nie używam słowa pastor, bo to często w polskiej narracji się mówi o pastorach, ale pastor to jest po prostu proboszcz, nie? a anglikański duchowny jest księdzem. No, mają sukcesję apostolską i tak dalej. Ja spotkałem się z tym, z tym księdzem. Tak bardzo życzliwie się uśmiechnął, słysząc te historie, które mi opowiadano, i zaczął mi tłumaczyć, jak wygląda ich anglikańska czy angielska perspektywa na to, co zrobił Henryk VIII. Jakby wiadomo, że to nie było tak, że to było wszystko piękne, tam zabijano ludzi i tam działy się straszne rzeczy z naszej perspektywy. No ale ja miałem takie poczucie, że to co mi opowiadano to jest niepełny obraz sytuacji. Że myślę, że gdyby polski władca zrobił coś takiego, to byśmy tak samo go rozumieli i usprawiedliwiali i naprawdę gdzieś wiedzieli o co w tym chodzi. I wszystkie puzle nagle ci się zaczęły układać. Tak, i, ale e, nawet nie tyle, co puzle mi się zaczęły układać, co ja poczułem, poczułem się oszukany. Że ktoś mi próbował sprzedawać swoją ideologiczną narrację, żeby powiedzieć, że te inne kościoły są złe. A ja poznaję tych ludzi, którzy mi wyjaśniają, jak to się dzieje, ja nie widzę w zła, które było. A też dobrze znałem historię kościoła rzymskokatolickiego, w którym też zła nie brakuje, nie? Zdecydowanie. I w urzędach. No więc, więc to był taki moment, ja dość szybko wróciłem do Polski i w Polsce wiedziałem, że kościół rzymski to już nie jest mój dom. Ja już tam nie chcę być. Wtedy po raz pierwszy tutaj spotkałem się z księdzem anglikańskim, który mieszkał w Poznaniu. Zresztą chyba znana postać tutaj, że tak powiem, w Poznaniu i w Wielkopolsce, ksiądz Robert Gamble. Nie lubię słowa zasłużony, ale może to będzie dobre słowo, żeby to powiedzieć, nie? I zasłużony dla ruchu anonimowych, anonimowych alkoholików i zasłużony dla ruchów społecznych w Poznaniu, no, dla mediów lokalnych, bo przecież założyciel Radia Obywatelskiego, organizator Wigilii pod Rondem Kaponiera, jeszcze przed remontem Ronda Kaponiera. Teraz Wigilii dla osób potrzebujących na targach, bo to właściwie od jego pomysłu to się wszystko zaczęło. Tak. Yy, no, założyciel wydawnictwa Media Rodzina, więc każdy, kto czytał Harry'ego Pottera, to on mi w ogóle opowiadał, jak to się stało, że oni otrzymali yy, zgodę na, na wydanie Harry'ego Pottera i to też poszło podobno, bo takiej linii trochę prywatnej, bo on się miał znać prywatnie z proboszczką y, autorki Harry'ego Pottera i gdzieś tam oni mieli z samym o tym rozmawiać i tak to wyszło. Na ile to jest y, tak rzeczywiście zaszło? No tak, on mi to opowiedział. Może teraz sprzedaję w ogóle jakieś tajemnice, o których nie powinienem mówić, ale nie zastrzegł tego. Trudno, trudno. No, Bierzemy. Tak. Y, no więc y, z, z nim się skontaktowałem, on mnie zaprosił do parafii anglikańskiej w Warszawie no, ale też miałem takie poczucie, że to trochę daleko, nie? Że jak jestem w Poznaniu, miałem takie potrzeby, że jednak chciałbym coś bardziej regularnie. Wtedy jeszcze nie było świata internetu, tak jak dzisiaj, nie? że są liturgie, nabożeństwa, spotkania na Zoomie. On mi powiedział, że w Poznaniu są jeszcze metodyści i to jest taki pokrewny kościół, do którego mógłbym pójść. Miałem tam bardzo podobne doświadczenie jak wtedy z tego kościoła anglikańskiego Takiego, takiej błogości, spokoju, radości. Wiesz, to było nawet, bym powiedział, zakrawało jakiś taki komizm, może, bo ja pamiętam po tym nabożeństwie, jak wyszedłem, szedłem przez park przy Starym Browarze i przede mną szedł jakiś chłopczyk, który otwierał sobie opakowanie chyba po płytach CD-ROM. CD wtedy jeszcze były popularne, nie? I rzucił ten. Folię. Tą folię tam w tym parku. Nie? Ja z taką radością w ogóle podniosłem tę folię i wrzuciłem do kosza. Nie? I tak sobie mówię: No, coś się stało, że ja miałem ochotę tak, nie miałem jakichś takich, wiesz, oj, ty, zły bachorze albo zlekceważenia tej sytuacji, tylko. Taki duchowy haj, można powiedzieć. Taki duchowy haj miałem po tym, po tym spotkaniu u metodystów. Tylko, że cały czas czułem, że no metodyzm to nie, jest, to nie jest to. Ewangelicyzm czy protestantyzm to nie jest to. Moja tożsamość jest katolicka. No i szukałem, szukałem, szukałem. Zacząłem spotykać się z ludźmi różnymi, którzy gdzieś podzielali moje myśli, pragnienia, poglądy. No, aż właśnie z nimi postanowiliśmy się w niedzielę spotykać wtedy jeszcze w klubie Bunuba przy ulicy Szewskiej w Poznaniu. Nie wiem, czy kojarzysz? Tak, tak, kultowe miejsce swego czasu. Swego czasu. I tam była taka piwniczka. No to w tej piwniczce odbywały się pierwsze nasze nabożeństwa. Ja w tej piwniczce tańczyłam, pamiętam. I to tak całkiem, całkiem dzikie imprezy tam się odbywały. Tak, a wcześniej tam były nasze nabożeństwa. Albo później, bo to w niedzielę, bo dzikie imprezy były zazwyczaj w soboty, nie? No, i tak z tych spotkań modlitewnych tam tak naprawdę zrodził się nasz kościół. Bo jedna z takich rzeczy, która bardzo nas, mnie, nas podła i jakby na czym nam zależało, i wiesz, to jest 2007 rok, jak my zaczynamy się spotykać, no to była kwestia jednak inkluzywności kościoła. Nie? To wiesz, jeszcze nie były czasy tych tematów w zasadzie, one tak dopiero bardzo nieśmiało wchodziły. Później się dowiedziałem, że były jakieś takie. Pomniejsze grupy w Warszawie, e, ludzi, którzy, którzy gdzieś tam się spotykali ze środowiska LGBT, którzy próbowali tworzyć jakieś wspólnoty, rozumieć nieco inaczej e, tą rzeczywistość kościelną, ale, ale do mnie to nie docierało. Później się okazało, że z nimi już nie ma też żadnego kontaktu. To, to było coś, co, co dla mnie było bardzo ważne, i myślę że dla nas wszystkich wtedy, jak się spotykaliśmy, to to, że chcemy tworzyć taką wspólnotę radykalnie otwartą, radykalnie przyjmującą, radykalnie otwierającą swoje ramiona, a nie na odwrót. No i to jest to, 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 to taka moja droga duchowa była do momentu właśnie, w którym, jeśli tak mogę powiedzieć, powstaje reformowany Kościół katolicki w Polsce to jest 2007 rok. Jest rok 2007, jeszcze nie istnieje Fundacja Wiara i Tencza, która jak tutaj szybko sprawdziliśmy w międzyczasie zarejestrowała się w roku 2010. Jeszcze nawet nie zarejestrowała, bo oni najpierw funkcjonowali jako grupa nieformalna. No właśnie, czyli funkcjonowała jako grupa nieformalna Fundacja Wiara i Tęcza. No i tu zaczyna się wasza działalność, wasza społeczność, która przypomnę jeszcze raz działa w tradycji starokatolickiej i właściwie od samego początku bierze udział w Marszach Równości, w tym roku na przykład w kwietniu także w pierwszym Marszu Równości Osób Transpłciowych. Organizujecie msze święte w intencji osób queer, ale co jest tutaj ważne i godne podkreślenia, nie w intencji, do których przyzwyczaił nas polski Kościół katolicki, rzymskokatolicki, czy Kościół powszechny, uleczenia czy rozgrzeszenia, ale w intencji afirmującej. I to bardzo duża zmiana myślenia. Wiesz, co jeśli chodzi o kwestię osób LGBT i mojego życia jako duchownego, to to było jedno z takich pierwszych, chyba też, jeśli tak mogę powiedzieć. Trudnych doświadczeń, ponieważ ja byłem wyświęcony na księdza, na prezbitera w 2008 roku i em, w maju jestem wyświęcony, a krótko później udzielam w Warszawie ślubu dwóm takim zaprzyjaźnionym dziewczynom. Piękna uroczystość, ale dla rodziny zamknięta, a kilka dni później jesteśmy na okładce gazety Fakt. Wiesz, z zakrytymi oczami jak jacyś przestępcy i wielki tytuł Szok! Lesbijki wzięły ślub. I tabloidy was dopadły. Da, tabloidy nas dopadły. I homofobia od razu też. Też, oczywiście. No, dziewczyny miały straszne, straszne też nieprzyjemności. Z tego co mi opowiadały, no jedna praktycznie została zwolniona z pracy za tą, za tą sytuację. Ja wtedy pracowałem w jednej z rozgłośni radiowych, więc też zostałem wzięty na dywanik z informacją, że prawdopodobnie będę zwolniony, no bo jak to tak można? I oczywiście ubierano to, wiesz, w takie piękne, że to nie chodzi o to, że to jest ślub i tego typu, tylko że no ja jako duchowny powinienem tutaj się wyspowiadać wcześniej, że taka, taka sytuacja może mieć miejsce. No więc y, to było takie rzucenie na głęboką wodę, też trochę przerażające, bo wiesz, 2008 rok, wakacje, bo wiesz, niestety trafiliśmy na tak zwany y, sezon ogórkowy, więc nadaliśmy się bardzo, bo w końcu szok, lesbijki wzięły ślub. Tam za tym niestety też była taka przykra sytuacja, bo z tego co wiem, to po prostu jedna z osób zaprzyjaźniony, która była zaproszona na ten, na ten ślub, była uzależnioną osobą od substancji psychoaktywnych i za jakieś tam pieniądze po prostu sprzedała zdjęcia. To jest właśnie pytanie o etykę dziennikarską, nie? czy w ogóle należy robić takie rzeczy, nawet za cenę, nie wiem, okładki. Zwłaszcza, że ludzie na tym autentycznie ucierpieli. To tak od razu zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę, ale to sprawiło, że nagle ludzie o nas usłyszeli. I usłyszeli o was właśnie w tym paradygmacie, no zupełnie inkluzywnego innym. kościoła, taki co wywołuje szok, bo udziela ślubów lesbijkom. Kilka lat później, właśnie w tym 2010 roku, gdy powstała jeszcze wtedy wspólnota polskich chrześcijan LGBT, jeszcze wtedy nie mówiło się plus, nie? to Agnieszka Wiciak, jedna ze współzałożycielek tej organizacji zadzwoniła do mnie i właśnie, że ona jest taką wspólnotę, chce założyć, że chce działać w Poznaniu i czy bym jej pomógł też jako duchowny i oczywiście mówię, no super, no oczywiście, że tak. I tak się też nasza przygoda z Wiarą i Tęczą w zasadzie od samego początku zaczęła. Pierwsze spotkania Witu, to były takie wspólne spotkania, które organizowaliśmy razem tutaj w Poznaniu. Zaproszono mnie też do Krakowa na jedno z takich spotkań, zrobiliśmy takie quasi rekolekcje wtedy to był jeden z tych elementów absolutnie dla nas podstawowych, że my chcemy być, wtedy bym powiedział, absolutnie nie wolno użyć tej nazwy, a dzisiaj powiem, jestem z tego trochę dumny. Chcemy być tęczowymi katolikami, nie? Tak, przez wiele lat my trochę mieliśmy tak, że nie, 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 niech tak nie, nas nie nazywają, bo to jest jednak spychanie nas w jakieś takie getto trochę, nie? Że zaraz zrobią z nas gej, gejowski kościół. A to też nie o to nam chodziło. Chcieliśmy być i chcemy być cały czas kościołem rzeczywiście realnie inkluzywnym. I myślę, że w tym 2008, 2009, 2010 roku ta tęcza wywoływała takie jednak kontrowersje większe takim momentem dla nas przełomowym jednak kiedy my jako kościół stwierdziliśmy że nie nie my tak nie możemy mówić i robić i jakby nie, nie może nas to obrażać ta nazwa no to była cała sytuacja z, z Matką Boską Częstochowską w tęczowej aureoli tak między innymi z Elżbietą Podleśną no wtedy wszyscy sobie układaliśmy może nie wszyscy ale te osoby którym jakoś na tym zależało żeby to zrobić nakładki na nasze zdjęcia albo wpisy w naszych mediach społecznościowych że tęcza nas nie obraża no więc wtedy sobie tak uświadomiliśmy, że skoro nas nazywają tęczowymi katolikami, to dlaczego próbujemy się przed tym bronić, skoro tęcza nas nie obraża? Wolę być tęczowym niż brunatnym katolikiem, nie? Tak, i myślę, że ta tęczowość niech będzie. Nie jesteśmy kościołem gejowskim. Tęcza jest jakby dla wszystkich, nie? jest przepięknym chrześcijańskim znakiem przymierza. Przymierza między Bogimi wszystkimi ludźmi, a nie tylko jakąś grupą. Co więcej, nie tylko ludźmi, całym stworzeniem. Więc myślę sobie, że jeśli chcemy być takim kościołem tęczowym, to z całym tym pakietem znaczenia i społecznego, i biblijnego, no właśnie tęczowości. Wracając do waszej wspólnoty, myślę trochę tutaj też, bo jestem po świeżej lekturze książki Marcina Dzierżanowskiego, to jest także Nasz Chrystus, rozmowy z chrześcijanami LGBT. Zastanawiam się, jakie są Twoje doświadczenia właśnie związane z tym, o czym powiedzieliśmy, z takim przełożeniem zwrotnicy, z taką z zmianą myślenia, którą Wy reprezentujecie, która jest spójna z Waszym też paradygmatem, i jaki wpływ ma to dobre, takie radosne przyjęcie osób queerowych do Waszej Wspólnoty, na ich życie, na ich wiarę, z jakimi doświadczeniami się się z Tobą dzielą, o czym rozmawiacie z osobami queer, które uczestniczą po prostu w waszym życiu, w waszych liturgiach. To może zacznę tak troszkę inaczej. Wczoraj miałem spotkanie z harcerzami. Taka grupa, która odpowiada za wychowanie religijne z jednego regionu m, polskiego poprosiła mnie o spotkanie i w pewnym momencie jeden z tych druhów stwierdził, że no my jesteśmy takim kościołem typu koszmar polskiego prawicowca. Nie? Kobieta odprawiająca mszę, facet, który jest księdzem, który może mieć męża, komunia święta na rękę. Wszyscy, Gadają, pochomili, bo mają swoje różne doświadczenia i chcą się tym podzielić. Spożywanie posiłków w kaplicy, po liturgii i tak dalej. I tak dalej. Naciśnij wszystkie guziki i zobacz, jak się zapalają się lampki. Tak, i, i jesteśmy takim koszmarem koszmarem polskich prawicowców. Moja odpowiedź była taka, że no tak, bo rzeczywiście jesteśmy takim kościołem, który zmienia sposób, funkcjon jakby, który chciał, świadomie zmienił sposób swojego funkcjonowania. Tylko to, mam wrażenie, wynika jednak z obrazu Boga. Tego, jak my Boga widzimy, jak my go postrzegamy. Czy on jest dla nas właśnie, tak powiem, sprawiedliwym sędzią, który za dobre wynagradza, za złe karze, który daje nam wytyczne moralne, które musimy przestrzegać? Czy raczej jest naszym dobrym rodzicem, który chce, żebyśmy byli lepszymi sobą, lepszymi ludźmi? Bóg, którego ja wierzę, jest Bogiem wolności. Mam nawet takie swoje przeświadczenie, że jeśli wydaje mi się inaczej, gdy czytam Pismo Święte. Że On jest srogi, surowy i zachęcający mnie do jakichś rzeczy, które wydają mi się moralnie negatywne, to prawdopodobnie to jednak nie jest ten Bóg, tylko jakieś ludzki, ludzkie wyobrażenie o nim. I myślę sobie, że to jest to, co będzie charakteryzowało nasz Kościół. W naszych głowach najpierw jest obraz Boga, który naprawdę radykalnie kocha wszystkich, który naprawdę radykalnie chce wszystkich przyjmować i który zrobi wszystko, by nas zbawić, uratować, jakkolwiek to inaczej nazwiemy. To jest Bóg, który nie chce, żebyśmy się go bali. I to nie są moje słowa. To jest apostoł, który pisze, Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku. Jeśli ktoś się boi, to znaczy, że jeszcze nie, nie ukochał. Jeśli ja się boję Boga, to znaczy, że ja go nie kocham. Wyobrażasz sobie sytuację, w której jesteś w związku z ukochaną osobą i jesteś z nią tylko dlatego, że się jej boisz? To, to jest dysfunkcyjna jakaś relacja, nie? A ja nie wierzę w to, że Bóg jest relacją dysfunkcyjną, skoro ma mnie doprowadzać do pełni siebie. Czyli moje założenie jest takie. Wszystko, co mnie nie doprowadza do pełni, czyli coś, co powoduje, że ja w mojej głowie, albo w moich przekonaniach religijnych, tworzę, czy widzę Boga, który trochę chociaż wygląda jak dysfunkcyjny rodzic, partner, partnerka, toksyczny, to znaczy, że to nie jest o nim prawda, bo on taki nie może być, jeśli zakładamy, że jest piękny, dobry, kochający, w miłości nie ma lęku. I to są takie fundamenty i podstawy, które spowodowały, że Kurczę, no jeśli taki jest Bóg, to nie może kogoś wysyłać do piekła albo odrzucać dlatego, że ktoś ma, jest innej orientacji seksualnej na przykład, albo innej płci. Przy rozdzielaniu powołań powie Kasia, ty powołania nie dostaniesz, bo nie masz penisa. No, przepraszam, za wulgarny język. No sukcesja apostolska się w penisie nie przenosi, tylko w wierze przez nałożenie rąk. I myślę, że to są te założenia wstępne, które nas będą różnić. Bo jak się oczywiście gdzieś tam rozmawia, zwłaszcza z dobrymi teologami rzymskokatolickimi, to my mamy podobne przekonania. Tylko później wykładnia praktyki chyba Tylko mocno praktyka się różni. Jest różna. Tak, bo no my pewnie z wielu tych samych. My, nasza inkluzywność, otwartość wypływa z najbardziej podstawowej chrześcijańskiej doktryny, jaką jest doktryna Trójcy Świętej. Ja nie potrzebuję innych podstaw do tego, żeby uznać, że ludzie się różnią. I są wszyscy sobie równi, no bo jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga jako osoby, a to jest podstawowa prawda chrześcijańska, a Bóg jest jeden w trzech osobach, w trzech podmiotach, no to ludzkość dokładnie jest taka sama. Składa się z kilku miliardów obecnie, ale stanowimy wszyscy jedną ludzkość, w której nie ma gorszych i lepszych ludzi. Jesteśmy różni i różnorodni, no ale Ojciec nie jest taki sam jak Syn, a Syn nie jest taki sam jak Duch Święty, są zupełnie od siebie inni. Nawet w tych obrazach muszę tobie powiedzieć, że tak. Niech, niech tak będzie, że ten Jezus jest mężczyzną, bóg Ojciec będzie, takich w tych klasycznych obrazach, niech będzie tym starszym Panem, ale Duch Święty to jest najbardziej queerowa postać w trójcy. Może być przecież demi mężczyzną, może być niebinarnym mężczyzną. Tutaj taka ciekawostka akurat jeśli o to chodzi, to w apokalipsie świętego Jana czytamy, że Jezus ten eschatologiczny, który objawia się Janowi, jest w białej szacie i ma złoty pas na piersiach. No, jak słyszymy piersi po polsku, to w zasadzie to nam niewiele mówi, nie? bo to mogą być męskie albo żeńskie piersi, chociaż bardziej się mówi wtedy w sytuacji o męskim jako tors, tylko że właśnie autor biblijny, święty Jan, bo Greka rozróżniała kobiece piersi od męskich i autor apokalipsy świętego Jana widzi Jezusa, który ma damskie piersi, bo na tych piersiach ma złoty pas. Odsyłam do źródeł apokalipsa świętego Jana w oryginale. Ja myślę, że nasza płciowość, lesność jest super i wspaniała, ale czy ona taka zawsze będzie? No, opis stworzenia człowieka mówi, że od samego początku Bóg sobie wymyślił, że jednak jest trochę inaczej, że ludzie są po prostu różnorodni. Ale tutaj znowu odsyłam do badań biblistów. Kilka lat temu była taka bardzo ciekawa konferencja w Warszawie, Kwirowanie Teologii. I tam był jeden z wykładów, właśnie na temat tego pierwszego człowieka. I biblistka. Udowadniała na podstawie tekstów i tradycji interpretacyjnej, że pierwszy człowiek nie był mężczyzną, nie był kobietą, był androgeniczny po prostu. Później się rozdzielił, jeśli tak można powiedzieć, ale to też nie jest takie do końca ostre. nie? W Biblii czytamy, że był Adam i była Ewa, ale to też nie oznacza wcale, że to był. Tak rozumiany jak my dziś rozumiemy mężczyzna i kobieta. To bardziej byli ludzie, którzy do siebie pasowali, czyli towarzyszyli sobie, bo to był klucz, nie? nie taka komplementarność płciowa, jak to Jan Paweł II stworzył całą tą ideę tak naprawdę. Ale bardziej chodziło po prostu o to, że oni dla siebie byli, no zresztą oni, Adam tak wprost to wyraża, ona jest w końcu odpowiednią dla mnie towarzyszką, czyli pasuje do mnie. Nie? Co to znaczy? Wszystko to znaczy. On odkrył w niej siebie. Wróćmy właśnie do tych świadectw osób, które są w Twojej wspólnocie, bo trochę odeszliśmy od tak, tego tak, tematu. Tak, to takie bardzo szerokie będzie, bo to, jest, no to są takie różne klucze nie? Do, do zrozumienia tego, o czym ja chcę mówić. Wiesz co, ludzie, którzy do nas przychodzą, przychodzą dlatego, że wiedzą, że jesteśmy kościołem przyjmującym i przygarniającym. Czują się widziani i czują się słyszani. Tak. Wiele kościołów mówi, również dzisiaj w Polsce, że oni zapraszają każdego, że nikt nie jest wykluczony, nie, że każdy jest mile widziany i w zasadzie to też jest taki zarzut wobec nas, że to w sumie wszystkie kościoły, to dlaczego tutaj, co, co niby wy macie takiego? No właśnie, nie tylko to, że każdy jest u nas mile widziany, tylko niech sobie siedzi cichutko, ewentualnie niech walczy, bo to jest jeszcze ten element, nie? że są osoby, które chcą walczyć w swoich kościołach o zmiany i to robią i jakby chwała też im, tylko są też ludzie, którzy nie mają ochoty ani walczyć. Ani być dyskryminowane, tylko chcą być w kościele, w których będą mogli normalnie funkcjonować i zająć się własnym życiem, a nie tym, żeby coś zmieniać i kogoś do czegoś przekonywać. I myślę, że my trochę jesteśmy tym kościołem, takim, do których najczęściej te osoby działają, takie osoby. Jeśli tak mogę powiedzieć, trochę już zmęczone, trochę takie, które nie czują, że ten ich heroizm na coś się przełoży. Bo to są mamy w kościele bardzo heroiczne osoby, to są osoby, które chcą być heroiczne, jeśli wiedzą, że to ma sens, że zostaną usłyszane, to będzie miało jakiś wpływ na ich życie i życie inne. I myślę, że ty, ty, chyba wszystkie osoby u nas w kościele takie będą. Bo nawet jeśli teraz myślę sobie o jednej osobie, która jest bardzo taka cicha, jeśli tak mogę powiedzieć, tak. Nie jest osobą bardzo widoczną i głośną, ale jest osobą transpłciową. Więc jakby sama sobą już jest osobą heroiczną i wyrazistą i słyszaną i widzianą. I to jest absolutnie super. I myślę, że ona się czuje z nami dobrze, bo my ją taką chcemy i taką ją chcemy afirmować, dostrzegać, chronić i mieć wśród siebie. Nie? Taką, która jak przyjdzie z przypinką tęczową, czy um, osób trans, czy niebinarnych, to jest super. No. Bo dla mnie to jest, to jest ta sytuacja, w której ja szanuję Boga. No bo jeśli On tworzy ludzi i wymyślił sobie, że ludzie będą różnorodni, to herezją jest odrzucanie kogokolwiek, dlatego że on nie pasuje do mojego schematu. To jest obraza Boga, a nie to, że w pełni szanuję to, że mogę nie rozumieć. Bo ja naprawdę nie rozumiem niektórych sytuacji, w których ludzie się znajdują, tylko że ja nie muszę tego rozumieć. Moim zadaniem nie jest zrozumieć, tylko ukochać. Bóg mówi, nie zrozumcie się nawzajem, tylko miłujcie się wzajemnie. Nie? A jak jest miłość, to przyjdzie zrozumienie. Świadectwa ludzi, którzy do nas przychodzą, to są bardzo różnorodne, bo trudnym jest mi opowiedzieć o jakimś jednym. Mogę powiedzieć właśnie o, tym, o tej osobie transpłciowej z jednej z naszych wspólnot, która po prostu przyszła, bo jest bardzo spokojna i cicha, ale jest wierząca i chciała być we wspólnocie, która, w której po prostu może być. Bez tłumaczenia się komukolwiek, z czegokolwiek. Mamy osoby, które trafiają do nas, bo myślą o tym, żeby być szczęśliwymi rodzicami, będąc osobami w, w związku jednopłciowym. Nie? Mamy parę chłopaków, którzy są przykładnymi katolikami. Najpierw ślub, później dziecko. Ochrzciliście dziecko? Ochrzczone dziecko, krótko po narodzeniu. I są z nami, bo znowu, kurczę, to tak, z jednej strony nie chcą być heroiczni, chcą żyć normalnym życiem, no takim pra prawilnym życiem po prostu, a z drugiej strony całe ich życie to jest takie wołanie, Taka, no nie chcę powiedzieć manifestacja, ale trochę chyba tak. Jesteśmy po prostu, każdy jakiś jest, my jesteśmy tacy, no albo to chwytasz i akceptujesz świat takim, jakim jest, albo udajesz, że jest inny. Mamy w ogóle sporo osób transpłciowych w naszych wspólnotach, to zauważyłem, które się dobrze czują, albo niebinarnych. Zresztą też zachęcam do przeczytania tej książki Marcina, bo tam też są osoby, które wspominają nasz Kościół, które znamy. Potwierdzam. No to też jest jakoś dla nas ważne, że niekoniecznie wszystkie osoby muszą być członkami, członkiniami naszego kościoła. Ja jestem gotowy i myślę, że cały nasz kościół, mój kościół jest gotowy do tego, żeby służyć wszystkim. Niekoniecznie dlatego, żeby mieć perspektywę, że a złapiemy człowieka, to będzie płacił składki członkowskie. Nie? <grym> <grym> Tylko żeby po prostu być z tymi ludźmi. No, to jest naprawdę satysfakcjonujące, to mi daje dużo, dużo radości. Wiesz wczoraj właśnie też na tym spotkaniu z harcerzami w pewnym momencie jedna osoba mówi. Tak, jak opowiadasz, to mam takie wrażenie, że ludzie w Waszym kościele powinni być bardzo szczęśliwi. Co to znaczy szczęśliwi? Nie? To znaczy jakoś komplementarni, jakoś zgodni z sobą. Mają to poczucie pełni. No i tak, ja takie poczucie mam. Ja jestem absolutnie szczęśliwym człowiekiem. Jezus mówi: przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości, nie? Czyli żeby ich życie było pełne, i żeby miały obfito. No i ja tak mam. I myślę, że nie jestem jedyną osobą. Jasne, że to nie oznacza, że w funduszy mam zawsze super, nie? że robię wszystko, co chcę, ale w, w sobie czuję, że jestem absolutnie no, szczęśliwy. To wcale nie oznacza, że ja mam odpowiedzi na wszystkie pytania, że nie ma we mnie wątpliwości, że nie ma we mnie jakichś kryzysów. Ja w ogóle nie uważam, że szczęście to wyklucza, wręcz przeciwnie. Uważam, że szczęście to jest narzędzie, jest raczej w służbie życiu niż celem życia. To, co bardzo mnie zaciekawiło w Waszym podejściu, to afirmacja nie tylko duchowa, ale też praktyczna, bo w jakimś sensie uzupełniacie tę lukę, którą stworzyło polskie państwo, polskie prawodawstwo czyli właśnie udzielacie ślubów parom jednopłciowym, osoby homoseksualne mogą być u Was kapłankami, mogą ochrzcić swoje dziecko. Z tego też powodu rejestracją waszego kościoła zainteresował się ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To był rok 2020. Opowiesz nam o tym. Tak, krótko po naszej rejestracji, rzeczywiście, krótko po wpisaniu naszego kościoła do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, co też długo trwało, Rzeczpospolita napisała taki duży artykuł, że. tytułu nie pamiętam, ale mniej więcej brzmiało to tak. Homo Małżeństwa z błogosławieństwem państwa. Ja, jak to zobaczyłem, to mówię, ten tytuł to jest jakiś. Od nie ma nic, nic z prawdy, to jest po prostu jakiś, jakaś straszna rzecz wiemy, jak działają tego typu tytuły i co mają wywołać, no wywołały reakcje jednostek państwowych, prawicowych, bo rzeczywiście do tego naszego procesu włączył się, czy do, jeszcze nie procesu, no ale włączył się w sprawę wtedy prokurator generalny, co może zrobić, uważając, że decyzja o wpisaniu naszego kościoła do rejestru kościołów i związków wyznaniowych została wydana zarażącym naruszeniem prawa. No i tam było kilka argumentów. Takie miałem wrażenie, że oni chcieli tak jakby uwiarygodnić ten swój wniosek, że to nie tylko chodzi o błogosławienie małżeństw jednopłciowych, ale tam było że nie uwzględniliśmy tego, siam tego owego, że za długo to trwało i to nie był też zarzut wobec nas, bo to jest ważny element, tylko to był zarzut wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w sposób wadliwy wydało decyzję administracyjną. Ministerstwo się wybroniło z wszystkich tych prawie punktów, poza właśnie jednym punktem, mianowicie tym, który dotyczył błogosławienia par osób tej samej płci, co w rozumieniu prokuratora generalnego było niezgodne z polską konstytucją, która stwierdza, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Ja też nie zdradzam żadnych sekretów, bo o tym wszystkim mogą osoby przeczytać chociażby na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tamtym czasie też i cały czas jest włączony w ten nasz proces, no uważając, że to, co robił prokurator generalny, było naruszeniem zasad konstytucyjnych i to, co my robimy, jest absolutnie zgodne z prawem, zgodne z konstytucją. Istnieje autonomia kościołów i państwa polskiego. Nasze małżeństwa nie mają skutku cywilnoprawnych, bo my nie mamy żadnego konkordatu, ani nic, A szkoda. nic podobnego. No, może kiedyś się tak wydarzy. Będą związki partnerskie, może będzie taka możliwość, żeby w kościołach zawierać związki partnerskie. Jest to jakiś pomysł, myślę, wart rozpatrzenia. Ta nasza sprawa, ona o tyle była niepokojąca, że to naprawdę była ingerencja organów państwa w doktrynę kościoła, któremu przypisana jest autonomia. Czyli mamy sytuację bardzo niebezpieczną de facto, w której organ państwa próbuje związkowi wyznaniowemu, kościołowi, zmieniać doktrynę i określać, co on, nie łamiąc prawa, bo my nie mówimy o sytuacji, wiesz, składania dzieci w ofierze, tylko mówimy o sytuacji, w której kościół udziela błogosławieństwa czy sakramentu małżeństwa. Parom osób tej samej płci. W Polsce nigdy nie było penalizacji ani osób homoseksualnych, ani związków osób homoseksualnych, więc nie możemy mówić o złamaniu prawa. Chociaż co ciekawe, właśnie między innymi uzasadnienia prokuratury były takie, że skoro nic o tym nie ma, to znaczy, że jest to nielegalne. Bardzo ciekawa interpretacja. Jest to bardzo ciekawe, i myślę, że w tym kluczu ta nasza sprawa ona nie tylko dotyczyła naszego kościoła i tego, czy będziemy w rejestrze, czy nie, tylko dotyczyłaby tego, czy państwo. No, w zasadzie mielibyśmy tylnymi drzwiami stwierdzone, że związki osób tej samej płci są nielegalne. Mielibyśmy naruszenie zasady niezależności kościołów, czyli to państwo stałoby nad kościołami i mogłoby ingerować w doktrynę, jak im się najżywniej podoba. Mielibyśmy ingerencję w wolność jednostek wolność osobistą. No to była bardzo niebezpieczna sytuacja, no, którą, którą próbowano, próbowano zrobić. Pamiętam, że wtedy publicysta katolicki, jeszcze wtedy będący konserwatywnym, Tomasz Terlikowski na swoim Facebooku odniósł się do tej sprawy i stwierdził, że to jest bardzo niebezpieczne też dlatego, że no teraz mamy rząd prawicowy. Jeśli my przegramy, to państwo będzie miało narzędzie do tego, żeby na przykład, gdy przyjdzie skrajnie lewicowy rząd, zdelegalizować kościół rzymskokatolicki. Dlaczego? No, Bo Kościół Rzymskokatolicki nie dopuszcza do zawodu kobiet, a przecież w kodeksie pracy jest zakaz dyskryminacji ze względu na płeć. W związku z czym Kościół Rzymskokatolicki mógłby zostać zdelegalizowany, bo w zasadzie łamie prawo. Prawo pracy. Prawo pracy. Nie dopuszczając kobiet do zawodu księdza. A z punktu widzenia prawa, no, ksiądz to jest zawód jak każdy inny, tak? Płaci podatki, płaci ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Tak to państwo widzi. To nie jest, dla państwa to nie jest powołanie, to jest zawód jak każdy inny. No, więc w sumie ma narzędzia do tego teraz, by zdelegalizować te kościoły, które nie chcą dopuścić do zawodu kobiet. No i to by wynikało z, w konsekwencji z tego, co by, co by mogło się z nami wydarzyć. My się odwoływaliśmy od tej sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację, oddalił tą, tą, tą decyzję o skreśleniu nas z listy czy ze spisu Kościołów i Związków Wyznaniowych. My też cały czas na niej byliśmy, bo to jest ta procedura tutaj pewnie część z Was wie, że no, jeśli do, no, sąd, ma, może wstrzymać wykonanie decyzji administracyjnej do czasu zakończenia sprawy, i my mieliśmy to szczęście, że wstrzymał, więc tak naprawdę cały czas byliśmy w rejestrze, cały czas jesteśmy w rejestrze, chociaż no, nasza sprawa jeszcze się nie skończyła, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok nam bardzo korzystny, włącznie z tym, że stwierdza również to, że polska konstytucja nie definiuje małżeństwa. No ale jeszcze się załapaliśmy na końcówkę rządów poprzedniej władzy, jeszcze pan, który zajmował się między innymi pan prokurator, który zajmował się między innymi. Nie pamiętam dokładnej tej formuły jakby prawnej, ale chodziło o to, że jeśli sąd administracyjny wydawał decyzję, że gmina musi znieść te uchwały antyLGBT, sądy wydawały decyzje administracyjne, że to jest niezgodne z prawem i nie muszą to znosić. No to wtedy kwarczył ten prokurator, który stawał po stronie gminy i mówił: "Nie, nie, nie, sąd się myli, idziemy dalej z tym". To był taki ideolog, typowy jakby prokurator w który był zresztą z Wielkopols Wielkopolski, z radcy prawnego od razu trafia do. bo to sobie śledziłem, to nie są tajne rzeczy chyba, nie? Trafiał wtedy od razu do prokuratora generalnego i właśnie on zaskarżył tą decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no co w ostateczności spowodowało, że musieliśmy pójść do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No a Naczelny Sąd Administracyjny, ponieważ mieliśmy dużo reform sądownictwa, więc wszystko wolno działa jeszcze bardziej niż działało. No, więc tamta sprawa jeszcze się toczy. No czekamy, tak naprawdę, w ogóle na jakiś termin rozprawy. Jeśli tak mogę powiedzieć, wydaje mi się, że mamy ministra sprawiedliwości po naszej stronie, bo to akurat rzecznikiem praw obywatelskich, który stanął w naszej sprawie, po naszej stronie był profesor Adam Bodnar, więc wydaje mi się, że tutaj nie zmienił zdania od tamtego czasu, wręcz może przeciwnie. Także pewnie to jest tylko kwestia czasu, nie? No mam nadzieję, że tak będzie, bo wydaje mi się, że nasza sprawa byłaby precedensem negatywnym, gdybyśmy przegrali. Tak naprawdę doświadczyliście jako Kościół, jako wspólnota homofobii instytucjonalnej, bo tak trzeba ją nazwać. A czy spotykacie się, czy ty się spotykasz z innymi formami hejtu, czy mowy nienawiści, czy wykluczenia? Wspomniałeś o, o tabloidach, ale może mieliście jeszcze inne negatywne doświadczenia. Gdy tak nie, nie, zadajesz mi to pytanie, to się zastanawiam, bo nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć o jakimś takim jednym dużym wydarzeniu, ale może dlatego, że było bardzo dużo małych, które się zdarzają co jakiś czas, wiesz, w, w różnych takich relacjach, może nie wprost czasem nawet jakiegoś hejtu, takiego jakiejś agresji, która by nas. Spotykała, chociaż często, na przykład, w komentarzach, gdzieś tam jakieś takie głupie teksty się pojawiają na, naszej, na naszym facebooku i, i tak dalej, więc tego jest cała masa, ale to już przyznam się szczerze, że trochę trudno mi jest jakoś bardzo przyjmować to już do siebie, ale to też może niedobrze, że tak jest. Ale myślę sobie, że jest taka przestrzeń, w której cały czas to widzę, że jednak. W takim świecie relacji ekumenicznych między różnymi kościołami na pewno to jest taka sytuacja, która wiele wspólnot blokuje, nie? żeby z nami utrzymywać jakieś relacje. Nawet gdyby, nawet gdyby chcieli, no to jest jakaś taka obawa, że jak to przyjmą zwierzchnicy, jak to przyjmie ktoś tam, i tak lepiej, nie za bardzo. Czyli też taka można powiedzieć trochę homofobia instytucjonalna, ale na poziomie instytucji bardziej takich religijnych rozumiem. Tak, tak, tak. Zdarzają się jakieś takie, wiesz, maile do mnie, czy do innych naszych duchownych, czy liderów, liderek naszych wspólnot, żebyśmy się nawrócili, bo kroczymy drogą do piekła i tak dalej. To zazwyczaj będzie taka homofobia, jakby usprawiedliwiana religijnie, nie? To, to ona chyba będzie w naszym kluczu prze, przeważać, no ale w ogóle mam wrażenie, że homofobia cały czas żeruje na księgach religijnych, które źle rozumiane, no, są homofobiczne, nie? No, instrumentalizuje je z pewnością. No, Biblia się nie, ob nie obroni. Autorzy biblijni się nie, ob nie obronią, bo już od dwóch tysięcy lat nie żyją i nie mogą. Paweł dzisiaj nie może powiedzieć, co miał na myśli, gdy pisze to, co pisze. No. A interpretatorzy, no właśnie pytanie, jaki ma jakiego mają Boga w głowie, no to później tak będą robić i będą takiego Boga sprzedawać swoim wiernym. Ja miałem takie szczęście, że napisałem właśnie do tego Instytutu tutaj z Poznania. No i zapytałem ich, dlaczego w swoim tłumaczeniu Pisma Świętego napisali o tym, że homoseksualiści nie będą zbawieni. Nawet w doktrynach kościołów, takich, które nie są przychylne osobom LGBT, jednak nie posuwają się do stwierdzenia, że za samo bycie homoseksualistą idzie się do piekła, czy zostaje się potępionym. No więc dlaczego ten, to tłumaczenie, wydane współcześnie, już z tą wiedzą, którą mamy, i autor pisze: Homoseksualiści nie osiągną Królestwa Niebieskiego? Zadałem to pytanie. Dostałem odpowiedź: To słowo najlepiej oddaje myśl świętego Pawła. No to jest taki argument, z którym nie bardzo, wiadomo co, co, jak polemizować. Odpisałem tylko, że no to zazdroszczę tego bezpośredniego dostępu do myśli świętego Pawła. Myśl od się wnia z Harry'ego Pottera. Tak. No więc to pokazuje, że to jest ideologiczne tłumaczenie, że tam nie ma dyskusji. Co we mnie spowodowało, że nawet jeśli to tłumaczenie jest popularne dzisiaj w niektórych kręgach, to ja mam jakiś taki, no nie chcę, to, to, nie, to nie jest moje. Bo jeśli w tym miejscu tak, no to pewnie w innych też to było ideologiczne, nie z dostępem złote światło przez trzecie oko tłumacza, który wie lepiej niż wszyscy inni. Chciałabym wrócić jeszcze do tematu tęczowej Madonny, czy tęczowej Matki Boskiej. Myślę sobie, czy symbole religijne, no powiedziałeś już, że tak, ale chciałabym może jeszcze, żebyś rozwinął tę myśl, czy symbole religijne można powiązać z symbolami. Wspólnota LGBT+, plus, trochę tak, jak robił to Daniel Rycharski, ale bardziej na użytek własny, duchowy, a nie artystyczny. Myślę, że Daniel Rycharski w dużej mierze robił to na użytek religijny i w ten sposób przeżywał swoją duchowość. Zresztą znam Daniela i tak to czytam, on w ten sposób przeżywał swoją relację z Bogiem, swoją relację z własną wiarą, więc wydaje mi się, że to są dzieła stricte religijne. A dopiero później artystyczne. A dopiero później artystyczne, nie? Myślę, że tak, że jak najbardziej można to łączyć. Pytanie tylko, w jakim celu, co za tym stoi chyba? Znaczy, ja bym tak to rozwinął, nie? Nie ma chyba takich rzeczy, które mógłbym powiedzieć, że obrażają moje uczucia religijne, poza tym jak chrześcijanie w sposób in instrumentalny traktują Pana Boga i Pismo Święte. To, to obraża moje uczucia religijne. Połączenie krzyża z tęczowością mnie w ogóle jakoś nie, nie wręcz przeciwnie. No, krzyż jest znakiem miłości, i znakiem przymierza między Bogiem i człowiekiem. Tęcza jest dokładnie tym samym, więc w zasadzie te dwa znaki są sobie yy, analogiczne. Ja sam w domu przywiozłem z, z rzymskokatolickiej księgarni w Brukseli, przywiozłem sobie krzyż drewniany z tęczowym witrażem na tym. No, to jest dla mnie piękne i jako pewna, chyba tak mogę powiedzieć, jako symbol, może jako ozdoba, jakby nie mam z tym, z tym połączeniem problemu. Tęczowa Matka Boska jest piękna moim zdaniem, ta Matka Boska z tęczowym aureolą. Jest też przepiękna ikona mm, Borysa Fjodorowicza, Ochrona Matki Boskiej, ona się chyba nazywa, ale teraz już nie pamiętam, która w ogóle w takiej wersji mm, promującej jedną z wystaw osoby artystycznej, kiedyś były takie pocztówki, że z jednej strony było widać coś, z drugiej strony coś, nie wiem, czy, czy Tak, takie, takie... takie jakby 3D, że... tak, Coś takiego, nie? Jedno z tych zaproszeń na, 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 na wystawę w Warszawie było takie, że z jednej strony Ochrona Matki Boskiej to była polska flaga, to może tak opiszę. Ochrona Matki Boskiej to jest taka ikona Bogu Rodzicy, bardzo klasycznie przedstawionej, która w dłoniach trzyma homoforion oryginalnie, czyli taki, taką, taką szatę, którą noszą biskupi. Ona jest białą, długą szatą zakładaną przez szyję, z czarnymi krzyżami, wykonaną z, z wełny zazwyczaj. Ona symbolizuje dobrego pasterza, który nosi na swoich ramionach dlatego z wełny baranka. Może część z osób słuchających będzie to mogło analogicznie trochę w tradycji rzymskokatolickiej tak zwane paliusze. Nie? to możecie sobie omoforion czy paliusz. No i opieka Matki Boskiej to wygląda mniej więcej w ten sposób, że Bogu Rodzica trzyma taki omoforion, przekazując go, nie? co ma symbolizować, że oto Bogu Rodzica przekazuje tą swoją opiekę danej osobie, która, która tej opieki potrzebuje. No a osoba artystyczna, którą znamy jako Borys Fiodorowicz, przerobiła omoforion na polską flagę która z drugiej strony jest flagą tęczową i moim zdaniem to jest jedna z piękniejszych ikon. No, tak, bardzo mi odpowiada wizja Bogurodzicy, która troszczy się o wszystkie osoby mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ma Bogurodzicy, która troszczy się o wszystkie osoby identyfikujące się z tęczową flagą. A w jaki sposób jako Kościół i ty sam jesteście aktywni właśnie w społeczności queer? Wiem, że jesteście stałym punktem programu wielu Pride'ów, ale może są rzeczy, o których nie wiemy. Stałym programem różnych Pride'ów rzeczywiście jesteśmy, zwłaszcza Pride'u poznańskiego, bo tutaj od wielu, wielu lat współpracując z grupą Stonewall organizujemy różne spotkania czy nabożeństwa właśnie w okolicach Pride'u. Myślę sobie, że to też jest coś, co jakby nas charakteryzuje, bo od kilku lat rzeczywiście odbywają się nabożeństwa z okazji Aida Hobbit, tak? czyli Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii, Bifobii i tak dalej. I one się odbywają w Kościołach ewangelickich w Krakowie i w Warszawie, a nasze nabożeństwo zawsze było związane z Marszem Równości czyli no nie ukrywajmy, w Poznaniu od wielu lat to już jest raczej Pride niż taki klasyczny Marsz Równości na zasadzie tylko walki o swoje prawa, jest to też po prostu czas pewnej dumy, zamanifestowania swojej obecności w mieście. I nasze nabożeństwa zawsze z tym były związane, i myślę sobie, że to jest właśnie też coś, co jakby nas charakteryzuje, że my pamiętamy oczywiście o osobach, które często zginęły przez homofobię czy transfobię czy bifobię. Zresztą z naszą wspólnotą była związana Milon, która popełniła samobójstwo kilka lat temu przez transfobię. Ale te nasze nabożeństwa chcą podkreślić i chcemy w nich podkreślić to, że to jest też taki czas bycia szczęśliwymi, że Bóg nas powołuje do szczęścia, że to jest wszystko naprawdę okej, okay, żeby się cieszyć z tego, jacy i kim jesteśmy, że Bóg nas właśnie takich kocha. Więc te nasze nabożeństwa tutaj w Poznaniu. Przy okazji też są spotkania, bo tu akurat w tym roku nasza wspólnota organizuje czy współorganizuje trzy wydarzenia w ramach Prideu, będę tutaj promował. To między innymi będą warsztaty gospel także zapraszam na warsztaty gospel. Będzie to nabożeństwo ekumeniczne z duchownymi z trzech kościołów lokalnych. Będę ja, będzie ksiądz Marcela Szumisławska-Bengson z kościoła Szwecji i będzie ksiądz biskup Karsten Bolz z kościoła ewangelickiego Niemiec, który przyjedzie do nas z Berlina. On też wygłosi homilię. A w niedzielę, w takich godzinach obiadowych, że tak powiem, będzie spotkanie pod tytułem LGBT Bóg. Jak to jest być w kościołach, które są wspierające, jak też one do tego dochodziły i jak ludzie znajdowali przez znajdują swoje domy duchowe też jako osoby LGBT+. Więc te wydarzenia organizowaliśmy przez jakiś czas. To też dlatego, że jedna z naszych akolitek była osobą, czy jest osobą trans, ale była bardziej zaangażowana. Dzisiaj poszła bardziej w pomoc w inny sposób, więc jest trochę mniej zaangażowana w kościół, ale organizowaliśmy Dzień Pamięci Ofiar Transfobii, który jest w listopadzie. No, nasze zaangażowanie też współpraca z Fundacją Wiara

Nasze zaangażowanie tutaj od dwóch lat w Poznaniu z osobami organizującymi Dzień Widoczności Osób Transpłciowych, no to takie, to, 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 to jest z takich chyba najbardziej widocznych naszych sytuacji wspierających społeczność LGBT To Poznań, ale też nasz udział w Marszach Równości w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście. W tym roku będę głosił homilię w czasie nabożeństwa ekumenicznego we Wrocławiu przed Marszem Równości. No, jesteśmy jakoś tam obecni na takich w ogóle marszach, czy zapraszanie. Też do Katowic teraz we wrześniu. Wiem, że grupa o tamtejsza Wiary i tęcza też prosiła o moją obecność, więc będziemy tam, tam obecni. No to jest takie w ogóle wspieranie osób, które, które doświadczają i wiary, i bycia osobami LGBT. Odcinek będzie wymitowany, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym miesiącu, czyli w miesiącu Pride, miesiącu Dumy, więc wiele z tych zaproszeń będzie aktualnych. Tak, zwłaszcza, że nabożeństwo jest w ostatni i te wszystkie nasze wydarzenia są w ostatni tydzień, w ostatni weekend czerwca. To na pewno dobra okazja, żeby trochę zapromować. No też, y, jeśli tak mogę powiedzieć, zachęcajcie też, jeśli nawet sami nie jesteście osobami wierzącymi, to ja bardzo was proszę o to, żebyście pod link Może nawet jeśli jest, to jest sprzeczne z Wami, ale zachęcam was do tego. Nie ze względu może na wasze przekonania, ale na inne osoby, które wiecie, że są wierzące i które może no, borykają się z tym, że chcą być wierzące, albo były wierzące, a może nadal są, ale nie są. Akceptowane w swoich wspólnotach, nie są równo traktowane w swoich wspólnotach. Podeślijcie im informacje o, o tych wydarzeniach prajdowych, może o nas, może się zainteresują, może znajdą. Nie chcę tu uprawiać już jakiejś takiej, nie chcę uprawiać prozelityzmu. Nie? Jakby jestem szczęśliwy, jak ludzie znajdują swoje domy, ale jestem świadomy też tego, że są ludzie, którzy o nas nie wiedzą, a, a chcieliby być w takiej wspólnocie. A jakie są Twoje marzenia dla wspólnoty i też marzenia osobiste na najbliższy? Czas na najbliższe miesiące, na najbliższy rok. Ja mam takie mniejsze marzenia i większe marzenia. Moje takie mniejsze marzenie to jest to, żebyśmy my jako Kościół mieli taki swój ośrodek rekolekcyjny. Jakieś takie miejsce, które byłoby tętniącym życiem gdzieś na uboczu, daleko od miasta. Gdzie byłoby miejsce, gdzie ludzie mogliby i odpocząć, i się wspólnie pomodlić, i przeżyć bycie razem, i bliskość z naturą. Byłyby oczywiście krowy, kury, bo ja je kocham i, i tak dalej. Takie, takie miejsce wspólnoty, nie? które byłoby też miejscem takim absolutnie bezpiecznym. I to jest jakieś takie moje marzenie. Jeśli ktoś z Was wie, jak to zrealizować i, i chciałby, chciałby pomóc, to dajcie znać. Tak, to jest jakieś takie marzenie. Dalsze marzenia to to, żeby nasze wspólnoty były naprawdę we wszystkich miastach, tam, gdzie są osoby, które nas chcą i potrzebują. Ale myślę sobie, że takie najdalsze marzenie, którego ja chyba niestety nie dożyję, może jestem małej wiary, to to, że nasz Kościół nie będzie już potrzebny. Że wszystkie chrześcijańskie wspólnoty takie będą. Gościem tego odcinka podcastu Inna Polska był Tomasz Puchalski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odcinek powstał dzięki wsparciu materialnemu Joanny Wetulani, Julii Dużyńskiej, Agnieszki Przychodniak, Magdaleny Kurowskiej, Marty Ziebro, Gosinic, Aleksandry Tymczewskiej i Daniela Mroczka. Dziękujemy. Jeśli chcesz, aby powstawało więcej takich odcinków, wesprzyj podcast poprzez serwis patronite lub zrzutka.pl. Na osoby wspierające czekają ciekawe bonusy. Zapraszamy również do śledzenia podcastu na Facebooku i Instagramie pod nazwą Podcast Inna Polska. Nagrania powstają w Studiu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.